Cześć wszystkim w poradniku jak rysować mangę. W tym tygodniu kontynuujemy naszą zabawę w tworzenie mężczyzny, czyli omawiamy anatomię panów z profilu. W poprzednim odcinku wytłumaczyliśmy rodzaje sylwetek, więc dzisiaj pominiemy niepotrzebne gadanie, ale zachęcam tych, co nie byli obecni w ubiegłym tygodniu, o nadrobienie materiału, bo bez niego ani rusz. Nie przeciągając, rzecz jasna, linie sektorów pozostały również niezmienione, a nasza miarka utworzona z wielkości głowy również jest aktualna i myślę, że z taką wiedzą możemy przejść dalej. Kształty pomocnicze. Tak jak poprzednio, aby poprawnie narysować sylwetkę mężczyzny, jak przy wszystkich poradnikach anatomicznych, będziemy korzystać z pomocy kształtów. Dodam też, że bazowo opierać się będziemy z wcześniejszej metody szkicowania, czyli linii pomocniczych. W ubiegłym tygodniu tłumaczyłam, dlaczego zrobiliśmy ponownie krok w tył, ale mogę się nieco napowtarzać i nie widzę żadnego problemu. A wyjaśnienie jest takie, iż łatwiej jest narysować kształty poprzez wcześniejsze wyznaczenie takiego ogólnego położenia części ciała za pomocą linii pomocniczych. Na początek dzięki kształtu okręgu wyznaczamy klatkę piersiową. Zaznaczam, kształt ten niekoniecznie jest w pełni owalny, a wręcz przeciwnie, powinien być spłaszczony. Kolejno dzięki linii pomocniczej wyznaczamy ogólne położenie kręgosłupa. Jak pamiętacie przy anatomii kobiety z profilu, również korzystaliśmy z tej linii. Prostując się, nasz kręgosłup nabiera kształtu litery S i tego się trzymajmy. Jak już mamy linię kręgosłupa, to należy wyznaczyć żebra poprzez przeciągnięcie pionowych krańców poprzedniego kształtu pomocniczego. Następnie za pomocą kształtu łzy wyznaczamy brzuch i pośladki. Rzecz jasna, rysując ten wzór, musimy kierować się linią pomocniczą kręgosłupa, aby ciało mężczyzny nabrało określonego kształtu. Jak widzimy, czegoś tutaj brakuje i owszem, gdybyśmy mieli poprawiać na tym etapie nasz szkic, to plecy byłyby za bardzo zbliżone do kształtu kobiety. O czym tak właściwie mówię? A dokładnie o tym, że ciało kobiety a mężczyzny bardzo się różnią budową. Jak wiecie, babeczki mają smukłą talię i szerokie biodra. Natomiast panowie to przeciwieństwo kobiet. I nie mają większej talii od bioder. Zwyczajnie ta smukłość nie jest tak bardzo wyraźna jak u kobiet. Zatem musimy dodać linię pomocniczą, która zwiększa objętość talii. Dla wyobrażenia sobie pośladków dodam magiczną poduszkę, która wyznaczy również środek punktu przeciągnięcia linii uda, czyli teraz naszkicujemy linie pomocnicze wyznaczające konkretne elementy nóg. Jako pierwsze położenie rzepki, oczywiście w połowie wysokości sektora. Następnie położenie pięt w 1/3 wysokości ostatniego sektora. A teraz narysujemy linie pomocnicze dzięki wyznaczonym punktom i możemy na spokojnie obrysować owe linie kształtami parówek. Tylko nie zgłodnijcie od tego rysowania. Z dolnych części ciała pozostały stopy. Wyznaczamy następujące partie stopy, pięta, śródstopie i palce. Długość samej stopy zależy od tego, do jakiej wielkości docelowej sami dążymy. W moim przypadku zazwyczaj jest to pełna długość okręgu wykreślającego głowę i dodatkowo jeszcze 1/3 tej długości. Wrócimy do najtrudniejszej części rysunku, czyli rąk. Na początek szkicujemy ramię w postaci jajka. Kolejno wykorzystamy linię oraz punkty do wykreślenia łokcia i nadgarstka. Następnie naszkicujemy ogólny zarys dłoni. Wracając do górnej części ręki, możemy śmiało obrysować linię kształtami bagietek. Docelowa sylwetka. Mam nadzieję, że pamiętacie, iż są to wyłącznie kształty pomocnicze. Dopiero teraz będziemy zajmowali się rysowaniem docelowej sylwetki. Tak jak poprzednio, musimy zwyczajnie obrysować zewnętrzne linie kształtów i teoretycznie postać będzie gotowa.
Jak widzimy, ciało mamy gotowe. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną, a w przyszłym tygodniu będziemy tłumaczyć uszy zwierzątek na ciałach ludzi, czyli nekomimi i nie tylko. Na zakończenie możemy podsumować nasze męskie rysowanie, czyli czego się nauczyliśmy z ostatnich dwóch odcinków. Po pierwsze, musimy przemyśleć, jaki rodzaj sylwetki nas interesuje, a te wiadomości zostały szerzej opisane w poprzednim odcinku poradnika. Po drugie, koła to główna miarka do osiągnięcia poprawnej anatomii. Bez niej ciężko jest wyznaczyć wielkości konkretnych części ciała. Po trzecie, linie pomocnicze zostały zastąpione poprzez kształty pomocnicze, które w przejrzysty sposób przedstawiają grubości konkretnych elementów sylwetki. Po czwarte, nie zapomnijcie po sobie zostawić łapki w górę, a dla nowych polecam subskrypcję oraz tradycyjnie zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, gdzie poznacie innych rysowników. I to tyle z dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!